Jestem Piotr, alkoholik. Zabieram po prostu radość i wdzięczność do mojego Boga, do mojej, który postawił Matkę Pana Jezusa na mojej drodze, która mnie wyrwała z nałogu alkoholizmu. Gdy sięgnąłem dna, bałem się umrzeć. Bałem się wyczerpieć, że ktoś się przekręcę. Ale Syn przyszedł do mnie, miał 6 lat wtedy i powiedział: tato się przywróci szczerze z pracy. I wtedy coś zaczęło się dziać. Nie umiem dziś tego określać, co to było. Dziś Syn ma 29 lat. Zawsze chodzę z wdzięcznością do Matki Bożej pielgrzymując, nie tylko tutaj. Bo na szlaku częściowościowym poznam ojca Mirosława. Gdzieś tam w Tęczynie. I potem słyszałem o krucjacie wyzwolenia człowieka, ale ja tam nie mówię na razie ze względu, że ja jestem chory i abstynencję tak czy tak muszę trzymać dla siebie, żeby żyć. Żeby się wszystko układało, ale studium duszpasterstwa trzeźwościowego zacząłem chodzić, które ukończyłem, ale bez dyplomu, bo nic nie zrobiłem w mojej parafii. I ksiądz proboszcz, który był wtedy w mojej parafii, nie przejmuj się, ja ci dam zaświadczenie, że mi coś zrobi, ale ja nie, bo to jest uczciwość, ja potem bym płacić księdzu Józefowi w ręce mojej matce. Też mnie kochającej. I do tej pory już to minęło ładnych paręnaście lat, ale dalej wierzę moje. I tam wiem, że ten dar cierpliwości nie jest mi dany do końca mojego życia. Ja go mogę mieć, ale muszę go pielęgnować. Bo w okresie, kiedy piłem, ja bałem się Pana Boga. Ja byłem ministrantem. Ja mam starsze rodzeństwo. Brata Karmel, który odszedł do Pana, siostra Albertynki. I duże podziękowania dla siostry Albertyny, które się modliły o moją trzeźwość. Bo jej tej trzeźwości na tyle, co siostra Teresa życia zachodniego. Tak sobie zawsze liczę po pielgrzymkach, że idziemy równo w trzeźwości. Jest mi brak słów wdzięczności do mojego Pana Boga, do mojego Pana Jezusa. Bo wtedy nawet wszyscy się odsunęli ode mnie. Ta nitka już uległa. Straciłbym pracę, straciłbym żonę, straciłbym syna. A ja nie wiem, czy bym żył, bo to były lata Chrystusowe i bałem się wtedy tej śmierci. Że teraz jeszcze mogę tutaj powiedzieć to świadectwo, które wszystko mi się kotuje, bo chciałbym powiedzieć dużo, jak znowu czasu. Teraz oddaję to, co dostałem, tą moją trzeźwość. Spotykam się z innymi trzeźwiącymi alkoholikami. Ja się kiedyś śmiałem z modlitwy. Mówiłem, że macierza i wódki nie odmawiam. Odkąd zacząłem trzeźwić, od tych 33 lat odmawiam teraz macierzy wódkę. Uczestniczę w rekolekcjach trzeźwościowych organizowanych przez księdza Mirosława i innych też wydawowców tych wszystkich. W częściach, gdzie Matka mnie kieruje.